Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszny jest Twój sąd. Postąp ze sługą swoją według swojej dobroci. Błogosławieni, których droga jest niepokalana, którzy postępują zgodnie z prawem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie w Chrystusie, mimo iż opatrzność dała nam dziś tak piękny październikowy dzień, to niestety tego samego powiedzieć nie możemy o wydarzeniach, które spadły na Kościół Święty. Niestety, choć bardzo byśmy chcieli, nie możemy powiedzieć radosnego kazania zachęcającego do wielbienia dobrego Boga. Nie, niestety w dniu dzisiejszym rozpoczęła się kolejna tragedia Kościoła, tragedia, której nie możemy bagatelizować. I tak cała dzisiejsza msza jest jakby jednym wielkim proroctwem doskonale pasującym do tego, co właśnie na naszych oczach się dzieje. Choć daleko, bo w Rzymie, to jednak bliżej, bo w sercu każdego z katolików stolica chrześcijaństwa powinna być szczególnie droga. Tym bardziej, że to, co w najbliższych dniach wydarzy się w Rzymie, będzie niosło ze sobą konsekwencje dla całego Kościoła Świętego. Owszem, wiele ważnych spraw dzieje się także obecnie w naszej ojczyźnie. Już za tydzień wielka próba, kolejne wybory parlamentarne, w których będziemy próbowali wybrać wreszcie katolickich rządzących, a nie tylko takich, którzy katolikami się mienią w miarę możliwości, wybierając najmniejsze zło. Jednak tym, co o wiele bardziej powinno spędzać nam sens powiek niż tylko i wyłącznie los naszej ziemskiej ojczyzny, powinien być los Kościoła Świętego, który jest naszą pierwszą i najważniejszą ojczyzną. Jeżeli zdobyty zostanie ten ostatni bastion, jakim jest Święty Kościół Katolicki, w jego obecnych, zewnętrznych, widzialnych strukturach, to próżne będą nasze wysiłki o zachowanie prawa Bożego w naszej ojczyźnie, gdyż zostaniemy wówczas sierotami. Wiemy ostatecznie, iż Kościół nie może zostać zwyciężony. Kościół może jednak zostać wstrząśnięty w swoich posadach. I apostołowie nie spodziewali się Wielkiego Piątku. Natomiast dziś kolejny raz to wielkie proroctwo arcybiskupa Marcela Lefebvre sprzed 40 ponad lat, mówiące o tym, iż Kościół będzie przechodził przez swój Wielki Piątek, staje się rzeczywistością. Moi drodzy, mowa tutaj o tym wielkim, bluźnierczym synodzie amazońskim, który właśnie dzisiaj rozpoczął się w Rzymie. Otóż historia narodu wybranego, historia narodu izraelskiego, moi drodzy, jest teraz jak najbardziej i naszą historią. Musimy o tym pamiętać. To my jesteśmy kontynuacją narodu wybranego. Innego narodu wybranego nie ma. Nie są nim dziś współcześni Żydzi. Moi drodzy, i historia ta uczy nas niestety bardzo wiele. Bo tak jak owi starożytni Żydzi, tak i my. Niestety okazujemy się z dnia na dzień coraz bardziej niewierni prawom Bożym, coraz bardziej na te prawa obojętni. I niestety, podobnie tak jak w narodzie wybranym, i nas mogą spotkać podobne konsekwencje tych niewierności. Ilekroć bowiem Izrael odwracał się od Pana Boga, tylekroć spadały nań wielkie kary. Ilekroć wracał do Pana Boga, bądź znajdował się w uciśnieniu i pokutował za swoje grzechy, wtedy też Pan Bóg zwracał na nim swoje łagodne oblicze, swoje miłosierne oblicze i pozwalał przetrwać kolejne trudności. Każde jednak odstępstwo od dobrego Boga kończyło się karą. Karą czasem nader surową. A co dzieje się dziś? Moi drodzy, jeszcze do wczoraj mogliśmy się łudzić, że być może i tym razem jakoś to będzie. Że kolejne dziwactwo, bo niestety inaczej tego nazwać nie można, gdzieś bez echa przejdzie. A tymczasem co? Włączamy wiadomości, szukamy informacji z Rzymu i otóż sam namiestnik Chrystusowy, sam zastępca Jezusa Chrystusa na ziemi, papież, Ojciec Święty Franciszek, uczestniczy po raz kolejny w pogańskich obrzędach. Daje się po raz kolejny poświęcić, pokropić, pobłogosławić dzikusom,
trwającym w swoich błędach, błędach pogaństwa. A święty Paweł tak wyraźnie uczy nas w dzisiejszej lekcji, iż mamy tylko jedną drogę do zbawienia. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich nas, który jest błogosławiony na wieki wieków. Nie, tacia mama, nie, bożkowie wudu, nie, przedstawiciele Santiery, nie, przedstawiciele innych religii animistycznych w Amazonii, tylko jeden, jedyny Bóg w trzech osobach. A zdaje się, że dzisiejszy Rzym jakby o tych klarownych, objawionych słowach świętego Pawła raczył zapomnieć. Moi drodzy, czy jest to zatem jeszcze trwanie w jednej wierze? Trudno powiedzieć. Nie nam dokonać ostatecznego osądu. Nie mamy też żadnej władzy, aby takiego osądu dokonać. Nie mamy żadnej instancji, która takiego sądu mogłaby rzeczywiście, mogłaby ferować odpowiedni wyrok w danej sprawie, żeby osądzać, czy ci wszyscy biskupi i kardynałowie, którzy teraz będą dodawali swoje gwoździe do trumny Kościoła Świętego, rzeczywiście jeszcze trwają w jednej wierze chrystusowej. Niemniej jednak jest naszym świętym obowiązkiem reagować na bardzo konkretne fakty. I to, co teraz widzimy przed naszymi oczami, wymaga od nas reakcji. Nie przychodzimy na mszę trydencki dlatego, że lubimy śpiew gregoriański, dlatego, że pociąga nas tajemnica łacina, dlatego, że chcemy być bardziej katolicy niż przeciętni katolicy. Nie przychodzimy tu ze względów estetycznych, ale przychodzimy tu dlatego, że chcemy trwać przy świętej wierze Kościoła, niezmiennej od 2000 lat. I teraz, w najbliższych dniach, jest czas, aby dać tej wierze świadectwo. Żeby nie były to tylko puste słowa, żeby nie były to tylko i wyłącznie gołosłowne obietnice. Moi drodzy, Kościół stoi teraz przed rzeczywiście najczarniejszymi dniami w swojej obecnej historii. Otóż synod, który właśnie dziś rozpoczął się w Watykanie, podczas którego mowy inauguracyjnej, niestety Ojciec Święty wypowiedział nic nieznaczące, a raczej niepokojące dwuznaczne słowa, ma na celu między innymi, o czym prawdopodobnie już doskonale wiecie, być może nawet lepiej niż ja, rozważanie kilku bardzo podejrzanych kwestii. W pierwszym rzędzie, o czym być może jeszcze słyszeliśmy, możliwości zniesienia celibatu kapłańskiego. Tak, jakby wyrzeczenie małżeństwa było jakąś wygodą ze strony kapłanów, a nie ofiarą na rzecz Chrystusa, nie ofiarą na rzecz Kościoła i jego owieczek, nie wyrzeczeniem i konkretnym poświęceniem, ale jakby dodatkiem do dobrego kawalerskiego życia. Otóż, moi drodzy, celibat, który miałby zostać zniesiony według marzeń tych postępowych biskupów i kardynałów, nie będzie zniesiony tylko w Amazonii. Wiemy o tym doskonale, że zło rozpowszechnia się i rozprzestrzenia się bardzo szybko. Wystarczy tylko dać mu palec, a ono pociągnie całą rękę. Moi drodzy, biskupi niemieccy mówią już wprost o tym, że oni będą realizowali wszystkie postanowienia synodu amazońskiego. Nie jest to jednak jeszcze problem najważniejszy, moi drodzy. Otóż, o czym prawdopodobnie nie wiemy, ten bluźnierczy, obrazoburczy synod ma zamiar zajmować się syntezą, integracją, synkretyzmem różnych pogańskich obrzędów właśnie z Ameryki Południowej. I o tym fakcie słyszymy jakby mniej. Słyszymy mniej, iż ten synod pod przewodnictwem niestety nikogo innego, tylko samego Ojca Świętego ma zamiar stworzyć nową religię. Nową religię, w której nie wiadomo już będzie, który Bóg jest Bogiem prawdziwym, bo wszyscy są jednakowo dobrzy. I znowu słowa świętego Pawła możemy wyrzucić do kosza, gdyż straciły w XXI wieku, w roku 2019, swoją aktualność. Moi drodzy, dzieje się źle i musimy wreszcie to zauważyć. Być może czas, w którym teraz się znajdujemy, jest czasem, w którym powinniśmy na chwilę zapomnieć o naszych własnych problemach, jakkolwiek ciężkie i poważne by one nie były. Gdyż
obecnie krwawi nasza Matka, Święty Kościół Katolicki. Moi drodzy, przez te 3 tygodnie, do 27 października, nasze ręce powinny być wzniesione niczym ręce Mojżesza wzniesione do nieba, kiedy Jozue walczył z Amalekitami. Tylko dzięki tym wzniesionym rękom udało się Jozuemu pokonać wojska pogańskie, po to, aby móc przybliżyć się do ziemi obiecanej, do zwycięstwa. Moi drodzy, synod może niestety zakończyć się tak, jak zapowiadał. I właśnie wczorajsze i dzisiejsze wydarzenia dobitnie to pokazują. Wówczas nawet najlepsza, tak jak już mówiłem, wybrana przez nas partia niewiele nam pomoże. Moi drodzy, nie możemy sprawić, aby wszyscy w należyty sposób odpowiedzieli na tę ciężką sytuację, w której Kościół się znalazł. Nie jesteśmy w stanie niczym prorok Jonasz doprowadzić do nawrócenia całej Niniwy, którą dzisiaj musiałby być cały katolicki świat. Moi drodzy, jeżeli nie możemy sprawić nawrócenia tak wielu dusz, nawróćmy się przynajmniej my. Dokładnie tak jak Niniwici. W prochu, w popiele, w pokucie, w poście. Moi drodzy, niech ten najbliższy czas, niech te 3 tygodnie będą czasem naszej ofiary. Niech będą być może dodatkowym okresem Wielkiego Postu, bo sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest sytuacją rzeczywiście dramatyczną. Jest to czas potwornej walki z Kościołem, jest to czas potwornej walki tak naprawdę w Kościele. Możemy okazać się zatem albo wyrodnymi dziećmi Świętej Matki Kościoła, albo zrobić to, co jest w naszej mocy. Dołączyć się do tej komunii sanctorum, do obcowania świętych i poprzez nasze modlitwy, bardzo konkretne postanowienia, poprzez nasze wyrzeczenia, poprzez wreszcie nasze nawrócenie, poprzez to, że sami nie będziemy stałnią augiaszową, zaśmieconą grzechem śmiertelnym, sprawić, aby dobremu Bogu nasze zadośćuczynienia, modlitwy i błagania okazały się miłe i aby raczył wyratować nas z tej fatalnej sytuacji, w której się znajdujemy. I tak jak cała msza święta ze swoimi pięknymi tekstami jest jakby niestety smutnym proroctwem właśnie tego, co się wypełnia, tak i opatrznościowe jest to święto, które jutro będziemy obchodzili. Otóż, moi drodzy, Kościół Święty, Chrystus Pan, dobry Bóg, daje nam Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Bożą Zwycięską, Matkę Bożą, która zwyciężała wielokrotnie i będzie zwyciężała dalej. Jutrzejsze święto jest pamiątką zwycięstwa w wielkiej bitwie morskiej pod Lepanto, kiedy wojska chrześcijańskie, sprzymierzone wojska chrześcijańskie zmagały się z islamskim najeźdcą, zmagały się z poganami, muzułmanami, czcicielami fałszywego Boga, którzy chcieli opanować Europę. Wiemy, iż zwycięstwo to okazało się zwycięstwem wspaniałym. Jednak nie tylko dzięki zręczności wojsk Juana de Austria, ale także dzięki postom, modlitwom, procesjom różańcowym, wytrwałym modlitwom różańcowym, nawróceniu katolików całej niemalże ówczesnej Europy. Najświętsza Maria Panna i święty różaniec, do którego odmawiania ona tak często nas wzywa, zwłaszcza w ostatnich objawieniach, ostatnich 200 lat, jest tą ostatnią deską ratunku. Ona, Królowa Różańca Świętego, będąca także Matką Kościoła Świętego, jest w stanie niczym Mojżesz wznieść swoje ramiona w niebiosa, tak abyśmy my mogli zwyciężać z nieprzyjacielem Kościoła. Jednak i my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nie tylko ona walczyła. I my musimy pokazać w tych najbliższych dniach, że rzeczywiście zależy nam na Kościele Świętym. Że nie jesteśmy tylko grupą jakichś dysydentów czy dziwaków, którzy muszą akurat na drugi koniec Warszawy jechać, aby spełnić swój obowiązek niedzielny. Nie. Musimy okazać się katolikami z krwi i kości. I nawet jeżeli będzie to bolało, nawet jeżeli będzie to wymagało ofiary, wyrzeczenia, postu, dołóżmy naszą cegiełkę do tej walki, walki o kształt dzisiejszego Kościoła.
ufni w moc Najświętszej Maryi Panny, ufni w tę potężną, nieograniczoną moc imienia Jezus, który znajduje się w centrum każdego pozdrowienia anielskiego, które 50 razy w każdej części różańca świętego wypowiadamy, będziemy odnosili zwycięstwo. Razem z Chrystusem, razem z niepokalaną jesteśmy w stanie, na tyle, ile nasza ułomność i nasza kiepska kondycja pozwalają, przyczynić się do tego, aby dobry Bóg raczył odwrócić o nas swoje zagniewanie. Pięknie wzywa nas do tego dzisiejsza kolekta. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby lud Twój unikał wpływów szatana i czystym sercem dążył do Ciebie, jedynego Boga. Umiłowani w Chrystusie, sytuacja jest nieciekawa. Mamy jednak zapewnienie triumfu niepokalanej, także to, które ona dała siostrze Łucji w Fatimie. Nie okażmy się zatem w ciągu tych 3 tygodni wyrodnymi synami. Nie okażmy się tymi opieszałymi synami z przypowieści, o których mówi Pan Jezus, ale zacznijmy działać. Nie jutro, już teraz. Przystępując do sakramentu pokuty, przyjmując jak najczęściej komunie święte, przebłagalne o to, aby Duch Święty nie dopuścił, aby na tym synodzie Pan Amazońskim wydarzyło się to, co może się wydarzyć. I tak, abyśmy mogli przynajmniej na jakiś czas odwrócić, odsunąć od nas te straszliwe i nieuniknione przecież chwile, kiedy wreszcie Antychryst zacznie panować nad Kościołem, zanim Chrystus Pan powtórnie powróci, aby sądzić żywych i umarłych. Niech Królowa Różańca Świętego, niech Królowa Polski, nasza najdroższa Matka, pomoże nam podjąć dobre i wytrwałe postanowienia, tak abyśmy już za chwilę, podczas przeistoczenia, włączyli się w ofiarę Chrystusową i wszystkie nasze starania właśnie dla ratowania Kościoła Świętego, być może jednej z największych tragedii i apostazji, to oficjalnych apostazji, mogli dopomóc, mogli wyratować. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.